Cześć! Przed nami tydzień pełen wrażeń, a co dokładnie? To dowiecie się w czasie tego filmiku Jordan Breaking News. Zapraszam! Czternaście lat temu zmarł pewien chłopak i można by pomyśleć, że to już koniec tej historii. Ale już w sobotę odbędzie się jego beatyfikacja we Włoszech w Asyżu. I właśnie, jak to zrobił? Jak do tego doszło? Ciężko odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo chłopak, który urodził się w Londynie i mieszkał tam przez pierwszych 12 lat swojego życia, więc wychowywał się wśród młodych takich jak my. I zrobił to. Następnie przeprowadził się do Włoch, do Asyżu, gdzie miał niesamowite podstawy do tego, aby wzrastać w wierze. I właściwie robił to już od dziecka, bo jak przyjął pierwszą komunię świętą, to potem już codziennie uczestniczył w Eucharystii. A więc da się. I do tego chcielibyśmy Was zachęcić w tym tygodniu. A jak to zrobić? Można przyjść we wtorek lub w środę na kolejny nabór do chóru i orkiestry, bo jak się okazuje, Carlo grał na saksofonie i nieźle mu to wychodziło i też dzielił się tym swoim darem z innymi. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie, możecie być jak Carlo. Albo jak jesteście tak jak ja i nie umiecie śpiewać i gracie tak, że lepiej się z tym z nikim nie dzielić, to zapraszamy Was w środę na kanapki. Na kanapki, to znaczy na robienie tych kanapek dla osób bezdomnych, ubogich, których na to nie stać. I możecie taki gest miłosierdzia wykonać tak, jak to robił Carlo. Carlo takie kanapki przygotował sam w domu i w drodze do szkoły rozdawał bezdomnym. Mamy trochę łatwiej i po prostu musimy je zrobić, a całą resztą zajmą się siostry przy ulicy Łąkowej 4. Także wpadajcie śmiało i pomagajcie nam. Jeśli nie to, bo już macie plany, bo już coś przygotowaliście, zapraszamy Was w piątek na bombę duchową, to jest Eucharystię, którą, jak już Wam powiedziałem wcześniej, Carlo przeżywał codziennie. Możemy to zrobić raz w tygodniu. Myślę, że na każdego z nas na to stać. Po tej Eucharystii krótka adoracja. Tu również można wspomnieć o Carlo. Może jakąś krótką myśl do niego wysłać, żeby o nas wspomniał tam u góry. I żebyśmy mieli siły na kolejny tydzień. A po tej Eucharystii i adoracji zapraszamy na takie krótkie spotkanko, tematy rozmów mniej lub bardziej poważne, zapraszamy, przekonajcie się sami. W niedzielę rozpoczynamy ten rok akademicko-szkolny razem z chórem i orkiestrą, także jeśli nie przyszliście na nabór, a się zastanawiacie jak to jest, to przyjdźcie w niedzielę o 18:00, usłyszycie ich na żywo, no i pomodlicie się razem z nami i zobaczycie, że Eucharystia jest niesamowita i daje siły na cały kolejny tydzień. Ja, Aleksander, Was do tego zapraszam. Zobaczmy się na miejscu i mam nadzieję, że wszyscy będziemy jak Carlo. Że może będziemy beatyfikowani, święci, a jeśli nie, to na pewno dotrzemy i spotkamy się w niebie. Trzymajcie się, na razie.